Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się wokół ołtarza Chrystusa, by podziękować za tegoroczne plony. Kto dziękuje, dwa razy prosi. Dziękczynienie, wdzięczność to bardzo ważna cnota, potrzebna nam na co dzień względem siebie nawzajem. I tej wdzięczności uczymy się właśnie tutaj, od Chrystusa. Dzisiejsza uroczystość, dziękczynienie za dar chleba powszedniego, za owoce, plony ziemi, które tutaj pięknie przygotowaliście, przynieśliście, to również dobra okazja do tego, żeby się sobą dzielić. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Szanowni Państwo, święto plonów to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań Panu Bogu za plony i ludziom za ciężką pracę. To jednak również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego chleb upiec, by później móc się nim podzielić. Ten dzień jest okazją, by przypominać ludziom o wartości chleba. Na całym świecie, ale także u nas w kraju, żyją obok siebie tacy, którzy chleb wyrzucają do śmieci. I są też tacy, którym tego chleba na co dzień brakuje. Jak mówił błogosławiony brat Albert, który niemal całe życie poświęcił pomaganiu ludziom potrzebującym, trzeba być dobrym. Trzeba być dobrym jak kromka chleba, który leży na stole. Każdy może podejść i ukroić kromkę. Tak jak dziś dzielimy się tym bochnem chleba, tak i przez cały rok pamiętajmy, by dzielić się z tymi, którzy tego potrzebują. Niech wspólnota chleba sprawi, abyśmy zawsze solidarnie potrafili sobie pomagać. Niech jednoczy nas także wokół wszystkich innych ważnych spraw dla naszej ojczyzny. Niech przypomina nam, jak wiele zawdzięczamy tej ziemi i jak bardzo ona dzisiaj nas potrzebuje. I nie ma chyba lepszego miejsca, jak gmina Nadarzyn, aby mówić o sile, jaką daje współpraca i umiejętność jednoczenia się wokół wspólnego celu. Ta umiejętność współdziałania to podstawa rozwoju gminy, poprawy warunków gospodarowania i życia. Cieszmy się, że my potrafimy współdziałać i serdecznie gratuluję i dziękuję za to wszystkim mieszkańcom gminy Nadarzyn. Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że jest ona wciąż związana z podstawą egzystencji i nikt nigdy tego nie przekreśli. A rolnictwo to dzisiaj coś znacznie więcej niż tylko produkcja żywności. Zmienia się Polska. Zmienia się także polska wieś. Wszyscy wiemy, że nie zawsze są to łatwe zmiany. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy bliżej świata. Zyskujemy coraz to nowe możliwości, jakich nie mielibyśmy, odwracając się plecami do wspólnoty europejskiej. Polacy zawsze byli solidarni. Zawsze współczuli innym i pomagali w potrzebie. Jak zachodziła potrzeba, walczyli o wolność naszą i waszą. Czy Polski jest przez to mniej? Wręcz odwrotnie. Im bardziej jesteśmy otwarci, tym bardziej cenimy, kultywujemy i pamiętamy o naszej tradycji i historii. O tym, co robiły i jakie dziedzictwo zostawiły nam wcześniejsze pokolenia. Jak niegdyś pracowano, świętowano owocną pracę. Dlatego wzorem naszych przodków obchodzimy dzisiaj święto plonów. Tak samo czynili i czynią rolnicy w całej Polsce. Wszystkim zebranym dziękuję za udział w dzisiejszych uroczystościach. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mieli wiele możliwości wspólnego tworzenia i budowy wizerunku gminy Nadarzyn jako nowoczesnej, europejskiej, ale czerpiącej z naszej tradycji. Dziękuję bardzo, życzę Państwu miłej zabawy.